Czwartek. Wczoraj do 4 rano czytałam zwrotnik koziorożca Henry Millera i zastanawiałam się, jaki styl narzucić moim dziennikom. Pod wpływem tej lektury postanowiłam się zmienić. Dochodzi północ, ale dopiero teraz mam czas coś napisać. Dzień zaczął się obiecująco, ale ciągle brakuje mi sił, żeby się czymś zająć. 8 rano wstaję, budzik dzwoni do 7 rano. Jak zwykle, moja córeczka śpi do 9. Przygotowuję rzeczy do wyjścia do przedszkola i robię mały porządek. Pakuję aparat, w południe mam zdjęcia w centrum. 10. Zostawiam malucha w przechowalni do godziny 17. Jak to dobrze, że jest to przedszkole. Ostatnie 3 lata siedzenia z małą i próby pracy źle wspominam. Obie byłyśmy bardzo zmęczone. Nie miałam czasu dla siebie i na pracę. 12. Otwieram moje studio na ulicy Mazowieckiej 21 w Krakowie. Nikt nie przychodzi, model się spóźnia 10 minut. Poczekam jeszcze 20 minut i wychodzę, pomyślałam. Biorę do ręki telefon komórkowy. Chciałabym, żebyś do nas wrócił. Piszę do męża. Odpowiedź nie nadchodzi. Bawię się otwieraczem do wina i patrzę na zamkniętą butelkę wina. Po 5 minutach przychodzi model. Wysoki, przystojny, wysportowany chłopak. Ma najwyżej 25 lat. Robi mi się gorąco. Odwracam twarz, żeby tego nie zauważył. Chłopak kładzie na stole 100 zł i pyta z uśmiechem, ile zdjęć mu mogę za to zrobić. 30 zdjęć na DVD i kilkanaście dużych odbitek w formacie 15x21, odpowiadam. Uśmiecha się i biegnie do samochodu po ubranie do przebrania. Ja tymczasem ustawiam światła. Za chwilę Tomasz wraca z walizką ubrań. 30 kreacji do 10 zdjęć. Jak mu wytłumaczyć, że tych ubrań jest za dużo? Proponuję, żebym wybrała coś z nim. Zaczynamy przeglądać ubrania. Zapach męskich perfum i męskiego ciała delikatnie osacza mnie ze wszystkich stron. Dotykam jego koszul i bielizny, wyobrażając sobie, że dotykały jego nagiego ciała. Dziwnie się czuję i kręci mi się w głowie. Wstaję na chwilę, mówiąc, że muszę podpiąć baterię do ładowania. Zamiast tego wypijam na zapleczu pełną lampkę wina duszkiem. Oblizuję usta od kapiącego czerwonego trunku, żeby nie zauważył, i wracam do garderoby. Czuję się lepiej. Wybieramy kilka ubrań. Tomek zaczyna ściągać koszulę i się przebiera. Widok jego mięśnionego brzucha i ramion znowu zawraca mi w głowie. Wychodzę szybko z garderoby i zamykam drzwi. Ustawiam światło. Spoglądam kątem oka w kierunku garderoby. Drzwi się uchyliły i widzę, jak chłopak się przebiera. Czy sam je uchylił i robi to specjalnie? Odwracam głowę w drugą stronę, ale widzę jego półnagie odbicie w lustrze pod ścianą. Nie będzie łatwo, pomyślałam, idąc powoli na zaplecze i wypijając duszkiem drugą lampkę wina. Samochód będę chyba musiała zostawić pod pracownią, jak tak dalej pójdzie. Mam swoje zasady. Nie podrywam ani nie molestuję osób, które fotografuję. Co jednak, jeśli to one będą podrywać mnie? Na razie Tomek wydaje się obojętny, ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że zaczyna mną manipulować. Czy mu się podobam? Nie okazuję tego. Spoglądam na zegarek. 13. Zaczynamy zdjęcia. Na godzinę udaje mi się zapomnieć o zdenerwowaniu. Robimy portrety, ujęcia całej sylwetki. Tomek się przebiera. Miało być 30 zdjęć, a mam już 100. Dobrze, mówię. Mam już 100 zdjęć. Myślę, że to wystarczy. Oglądamy w komputerze efekt mojej pracy, patrząc z zadowoleniem na jego spontaniczną radość ze zdjęć. Rzeczywiście, wyszły mi dobrze. Proponuję mu, że dopłaci mi 100 zł, a nagram mu od razu na płytę wszystkie 100 zdjęć, surowe. Za tydzień się spotkamy i dam mu zdjęcia podretuszowane. 30% z sesji i kilkanaście odbitek. Zgadza się. Czym się zajmujesz na co dzień? Pytam go. Jestem zawodowym piłkarzem. Aha, w jakiej drużynie? Pytam, przyglądając się jego wysportowanej sylwetce. W Wiśle. Zaniemówiłam. Idę się przebrać, odparł. Dobrze. Ja idę powoli na zaplecze i nalewam sobie trzecią lampkę wina. Zanurzam w niej usta. Nagle otwierają się drzwi. Ach, to tak! Krzyczy oburzony.
Zanim jestem w stanie coś powiedzieć, obejmuje mnie w pasie i nagle czuję jego język w moich ustach. Pachniesz winem, dodaje. I wypija duszkiem moją lampkę wina. To niesprawiedliwe. Wypiłaś sama połowę butelki wina. Mówi niezadowolone. Zawsze tak traktujesz modeli. Nalewa sobie kolejną lampkę i wypija ją jednym haustem. Wycofuję się powoli w kierunku drzwi. Nadaremnie jego silne ramiona łapią mnie i przytrzymują. Nie jestem w stanie mu się oprzeć i nawet nie chcę. Uśmiecham się, gdy tego nie widzi i myślę. Boże, ale ja mam świetną pracę. Po 2 godzinach wsiadamy do jego samochodu i odwozi mnie do podgórza. Nie wiem, co będzie dalej, ale mam zamęt w głowie. Patrzę na pieniądze, które mi dał i trochę mi głupio, że je wzięłam. Patrzę w telefon i zastanawiam się, czy nie wysłać mu SMS-a albo czy nie zadzwonić. Nie, za wcześnie. Widzieliśmy się zaledwie 8 godzin temu. Mam mętlik w głowie. Już nie czuję się tak bardzo samotnie. Serce bije mi szybciej. Spoglądam w lustro. Naprawdę dobrze dzisiaj wyglądam. Dzwoni dzwonek, SMS-a w telefonie. Oglądam wiadomość od Andrzeja. Przyjadę do was w niedzielę. Chciałbym wrócić do domu.